Cześć, jestem Klaudia Tokarona i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Za projekt doświadczenie chemiczne, dzięki któremu można wykazać, że anilina jest związkiem aromatycznym i ulega reakcjom substytucji elektrofilowej, podobnie jak benzen. I podpunkt A. Spośród podanych czynników wskaż te, w których należy użyć w doświadczeniu chemicznym. No i wiadomo, będziemy potrzebować roztworu wodnego aniliny i wody bromowej. Hop. I podpunkt B. Narysuj schemat tego doświadczenia. No to rysujemy. Będziemy mieć zlewkę, w której mamy roztwór wody bromowej i tego tutaj nie ma, ale potrzebujemy bromek żelaza 3, a będziemy tutaj wprowadzać anilinę. C. Obserwacje i wnioski. Obserwacje. Woda bromowa ulega odbarwieniu. Wniosek. Zaszła reakcja substytucji atomów bromu do pierścienia aromatycznego. D. Najpierw równanie zachodzącej reakcji chemicznej. I mamy. Anilinę, czyli aminę, i dodajemy tutaj wodę bromową, czyli po prostu brom. Co nam się tutaj dzieje? Otóż mamy tutaj reakcję przyłączenia i do pierścienia przyłącza nam się brom. I powstaje nam jeszcze bromowodór. To teraz współczynniki stechiometryczne. Stąd mamy wyparte 3 atomy wodoru, aby ten brom mógł tu nam wejść, więc dajemy tutaj 3, tym samym zwiększając ilość bromu. I teraz tych bromów tu mamy 3, 4, 5, 6. To tutaj też musimy dać 3. Ja wiem, jakbyście to chcieli tutaj wyliczać, że tu mamy 3 wodory i tutaj kolejne 2, czyli 5, to może się wydawać, że mamy tutaj niezgodną ilość wodorów. Ale przypominam, że w tym miejscu te wodory są, tu ich nie ma, stąd te 3. I wtedy lewa strona równa nam się prawej stronie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i już.